Na dzisiaj mówimy tylko o 2 tygodniach i ile w konsekwencji będzie wynosił czas przestoju na budowie, tego nie jesteśmy w stanie dzisiaj określić. To może być kilka miesięcy, ale tego nie szacujemy. Tak jak mówię, żadna z firm, które uczestniczą tutaj w całym tym procesie, nie jest w stanie powiedzieć nam, jak długo będzie trwał ten proces. Jeśli chodzi o przyczynę pęknięcia, tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. To można było w tym wypadku przeprowadzić tylko zewnętrzne oględziny oraz przeprowadzić oględziny zdjęć, które wykonaliśmy, jeśli chodzi o przełomy tych elementów, ale na tej podstawie również. To jest zbyt mało informacji, żeby można było cokolwiek jednoznacznie powiedzieć. Do chwili, kiedy nie będzie można przebadać tych elementów, musimy czekać na jakąś definitywną konkluzję.